Szanowni Państwo, bardzo miło mi poinformować, że podobnie jak w latach poprzednich rusza ponownie program ograniczania przestępczości, a społecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Program cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem przez lata przyniósł wiele pożytecznych realizacji podnoszących nasze bezpieczeństwo publiczne. Przypomnę, że dotychczasowe edycje to prawie 3 miliony wydanych z pieniędzy na realizację wielu istotnych zadań z zakresu bezpieczeństwa na drogach, podnoszenie świadomości, budowa miasteczek ruchu drogowego i wiele działań zmierzających do aktywizacji nas jako społeczeństwa w przeciwdziałaniu wspomnianym zachowaniom negatywnym. Ten rok program rusza już, od dzisiaj można składać wnioski do Urzędu Wojewódzkiego. Ostateczny termin na przyjmowanie wniosków to 15 września bieżącego roku. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. W województwie świętokrzyskim, podobnie jak w innych województwach, będziemy maksymalnie rekomendować 12 wniosków. Maksymalna ilość dofinansowania to jest 100 tysięcy. Jest wymagany wkład własny organizacji społecznej bądź jednostki samorządu terytorialnego, które to dwie instytucje czy dwaj partnerzy będą mogli się ubiegać o środki, aczkolwiek ten wkład może być bardzo symbolicznym wkładem. Dwa działania, podobnie jak w poprzednich latach, twarde działanie pierwsze, czyli wzmacniające bezpieczeństwo w miejscach publicznych i tutaj myślimy głównie o celach inwestycyjnych, natomiast drugie działanie to jest podnoszenie świadomości, mogą to być działania tak zwane miękkie, czyli nie wymagające inwestycji, a nakierowujące naszą uwagę i naszą aktywność poprzez szkolenia, pogadanki i tym podobne. Tutaj absolutnie nie ograniczamy inwencji państwa, jeżeli chodzi o aplikowanie w środkach. Najważniejsze jest to, aby zmieścić się w terminie. Wnioski składa się do Urzędu Wojewódzkiego. Na naszej stronie będą wszystkie wymagane linki, wszystkie informacje, które Państwu są niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku, formularze. Zapraszamy do korzystania, bo warto na pewno starać się o bezpieczeństwo publiczne, szeroko rozumiane. Zapraszam jeszcze raz.